8 dzień maja 2021 roku, ładna słoneczna pogoda i przed nami kolejne derby Katowic w przeciągu kilkunastu dni. Na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzenik Kamil, a także Bartosz Gruszczyński. Z numerem 81 zagra Artur Kuczera, piątka to Gabriel Ochojski, 20 Kamil Honysz, z ósemką zagra Dawid Honysz, 7 to Daniel Bąk, 19 Arkadiusz Bąk, 64 Daniel Lipuk, który jest kapitanem drużyny, 15 to Tomasz Bocz, 30 Bartosz Bujakiewicz, z szóstką zagra Patryk Paszek, 9 to Rafał Ludwik. Trenerem przyjezdnych jest pan Rafał Lis. Jeżeli chodzi o Podlesiankę, w bramce zagra z numerem 1 Artur Tomanek, 4 to Maciej Stachoń, 6 Augustin Gwagwu, 9 to Dawid Solik, 11 Łukasz Dąbrowiecki, 15 Marcin Nawrot, 18 Przemysław Rzemła, 21 Bartosz Witas, 23 Marcin Rosiński, 92 Bartłomiej Kędzierski, 99 Seweryn Gancarczyk. Rozpoczynamy to spotkanie derby Katowic, oby z piłkarskimi emocjami. Oj, będzie okazja. Austin! Oj, było teraz bardzo blisko. Sygnalizuje jeszcze zagranie ręką Austin. Ale, czy tak było? Co nie zmienia faktu, że takie sytuacje już trzeba by wykorzystywać. Dośrodkowanie w pole karne. Rosiński zgrywa i gol! Szybko Podlesianka obejmuje prowadzenie. Marcin Rosiński. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wyprowadza Podlesiankę na prowadzenie. Tak jest, dwa stałe fragmenty gry. Najpierw rzut wolny, teraz rzut rożny. Super, super, super sprawa, super wykonanie. Bartek Kędzierski dograł piłkę i Rosa na dużym spokoju wykorzystał. Teraz już może być tylko lepiej pograć. Niech różna M-ki pobiega. Austin teraz przedarł się. Austin szuka sobie miejsca. Świetnie rozrzucił to do Dąbrowieckiego. Dawid Solik, świetny strzał, słupek! Jak niewiele brakowało. Brawo, Colo! Kapitalne uderzenie teraz pomocnika Podlesianki. A szkoda, że ta piłka troszeczkę inaczej się nie otarła, ten słupek nie wpadła do bramki. Austin do Colika, strata teraz jednak. No i tego się... Myślę, że Toman powinien wyjść do tej piłki. Ojej, to jest bardzo groźne. Nic nie było, panie sędzio, brawo. Ale piłka dalej gdzieś tam. Gdzieś tam się zakotłowała. Nerwowość. Nie są nam potrzebne takie sytuacje, żeby tutaj wchodzić w nerwowość z zawodnikami Zemki. Ale już widzę, że rachunki wyjaśnione pomiędzy Kamilem Honyszem a Arturem Tomankiem. Austin. Colo. Jest tym razem bramka dla Podlesianki. Lewa noga, prawa noga, bez różnicy. Brawo, Colo. 17 minuta spotkania. Podlesianka, Katowice, MK Górnik, Katowice 2-0. Świetnie rozpoczyna się ten mecz dla podopiecznych Damiana Ostrowskiego. Tak jest, 2-0, 17 minuta. Czego chcieć więcej zawodnikom MK? Powoli będzie się odechciewać grać. Bardzo silny zawodnik, rzadko traci piłki, odebrać mu ją to jest nie lada sztuka, brawo i super i dzięki temu mamy sytuację. Ależ piłka zaraz do Rosińskiego, Marcin Rosiński uderza, Rosiński było blisko teraz, bramki Kuczery. Brawo, brawo, Austin, super, super, od niego się to wszystko zaczęło. Dąbrowiecki, piłka na Austina. Oj, teraz będzie okazja dla Podlesianki, Austin. Sam, moim zdaniem Austin, sam kończ. Na dużym spokoju, Austin! Brawo! Super, sprawa ekstra. Bardzo dobra decyzja Austina. Marcin Rosiński był kryty w polu karnym, więc jedyne co mógł zrobić to właśnie strzelić bramkę, minąć przeciwnika z wodem. Brawo, Austin, dobra decyzja. Kolejny gol Austina. Rzemła będzie wznawiał grę rzutem z autu. 37 minuta, Podlesianka prowadzi 3-0. Zobaczmy dalej. Stachoń do Austina, świetna teraz wymiana. Kapitanie i czwarta bramka. Brawo. Bartek Kędzierski wpisuje się na listę strzelców, 4-0. No póki co nie ma co ukrywać, zanosi się na małą demolkę tutaj drużyny gości. 37 minuta, 4-0. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce, jak to wyglądało.
jest Kędzierski na prawej stronie boiska. Dużo miejsca ma Kędzierski teraz. Rosiński do Ostina. Ostin no i... przed kolejną szansą. Ostin strzela! 5 lewa do 0. Lewa noga! Gustlik z lewej nogi. Kapitalna bramka zawodnika Podlesianki. Bartek, pokusisz się o wymienienie nazwiska tego zawodnika, bo ja powiem szczerze, nie odważę się. Ja bym został przy Gustliku albo Ostinie. To tak zostawmy. Ostin, świetna teraz wymiana piłki z Rosińskim. Rosa Marcin Rosiński. I Rosa strzeli. 6 do 0. Proszę Państwa, 6 do 0. To nie pomyłka. Brawo Rosa. Od samego początku wiedziałem, że to zrobi. No nie mają dzisiaj litości gracze Podlesianki w tym derbowym pojedynku. 40 minuta, 6 do 0. Bramkę strzela Marcin Rosiński. Tak jest. Już nasi kibice się nie mogą... Zobaczmy. Nie mogą doczekać, aż wrócą na nasz stadion przy Sołtysie. Robią robotę, trzeba powiedzieć, jak na okręgówkę. A mam także wrażenie, że śmiało czwartą i trzecią ligę pokazują tutaj kawał dobrego kibicowskiego. Zabrakło mi słowa, Kamil, musisz mi podpowiedzieć. Kibicowskiego, wiemy o co chodzi, Bartek. Know-how. Człowiek zobaczmy, się uczy języku. Zobaczmy. Rosa. Rosa? Oj, no, teraz byśmy zagadali blisko. Teraz kolejną bramkę. Dobrze, że nie strzelił. Reasumując, kibice w Podlesiu to naprawdę ekstra klasa. Tak jest. I rozpoczynamy drugą połowę. Podlesianka, MK Górnik Katowice do tej pory 6 do 0. Zobaczmy, jak będzie wyglądała ta druga odsłona. A na tej pozycji trener Ostrowski ma duże pole do popisu, bo z reguły gra właśnie Renner i Marcin Nawrot, ale może tam też grać Gancar, może grać Maciek Stachoń, także jest szerokie pole wyboru. Tak jest, spójrzmy na naszych kibiców, co tam się dzieje. Głośny doping kibiców z Podlesia. Brawo, brawo! Kędzierski dogranie, pięknie teraz Przemek Rzemła. Albo Marcin, Marcin Rosiński, przepraszam, Rosiński, Marcin Rosiński, tak jest. Weszło. No myślę, że po tej bramce to MK już myśli bardziej o tym, żeby ten mecz się skończył. No ale dopiero 48 minuta, także jeszcze troszkę gry przed nimi. Mówiłem Kędzierowi, żeby dał na krótki, a co, że tak się udało, no to się cieszymy, nie? No i mamy tutaj powtórkę wyniku jeszcze sprzed niedawna. Podlesianka MK 7 do 0, tyle tylko, że póki co mamy 48 minutę tego pojedynku. Jadymy dalej. Dogranie. Przed pole karne. Oj, kolejna piłka w domkach. Oj. No nie mogą być zdziwieni mieszkańcy tutejszych pobliskich domów, że piłki lądują raz za kiedy im na posesję. Stadion tu był jako pierwszy, ale nie ucierpiał tam żaden grill, żadne okno. Także to... wszystko okej. To najważniejsze. I ruszamy Kędzier, w drugą stronę. Rosa i Ostin, po lewej stronie Paweł. Ależ go wypatrzył teraz świetnie Bartek Kędzierski w polu karnym. Kędzierski czaruje, uderza i mamy ósmą bramkę dla Podlesianki. No, zakręcił się tam niesamowicie Bartek Kędzierski. Przekładał z prawej na lewą i jeszcze raz. Ale skończył to perfekcyjnie. Dobra piłka do Kędziera. Uderzenie Kędzierskiego. Wybicie, czy ktoś dobije. Jest tam Colo, ale znowu gdzieś ta piłka się zgubiła. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Po flunął! Pięknie! Jest medal! Dobrej akcji. No troszeczkę to już nam się opóźniło, a do tego jeszcze błąd. Oj, teraz strata Dawida Bremera. Broni to Owsiński, dobitka, nie ma bramki. I niestety stracimy bramkę. Straciliśmy bramkę. Uratował to w ostatniej chwili jeszcze Maciek Stachoń bodajże, biorąc tą piłkę na siebie. Obronił to w pierwszej fazie Marcel Owsiński. Tak. No szkoda. Adam Zając szykuje się tutaj już do wejścia. Właśnie, tak jest. Tutaj mieli kolejną zmianę, popularny Kicek. Wejdzie nam tu na boisko. Miejmy nadzieję, że zaprezentuje swoje najlepsze walory. Sam mi kiedyś zdradził, że wzorował się na mnie pod względem dośrodkowań, także
liczymy na to, że będą tak zwane szły same malinki na głowy, nogi naszych napastników. No, lewa noga ułożona na pewno, także no, czekamy aż tak pan wejdzie i pokaże. Lewa noga ułożona, głowa ułożona, wszystko ułożone. I włosy też ułożone. Tak jest. Super odbiór Pawła Lisińskiego, Rosa. Czy piłka przekroczyła? Ale... Teraz przekroczyła na pewno. Tak jest. Paweł Lisiński wpisuje się na listę strzelców. 9-1 prowadzi Podlesianka. Brawo, brawo. Można powiedzieć, że sam sobie Paweł tą sytuację wypracował. Najpierw odbiór, podanie do Rosy, Rosa uderza. Paweł Jagrasowy, napastnik, poszedł za strzałem. Poradził sobie, tak, idziemy. Czy będzie strzał? Za dużo, chyba rzut wolny, tak jest, brawo. Będzie świetna okazja dla Podlesianki teraz w tych końcowych fragmentach. To co, gdzie strzeli, gdzie typujemy? Prawy ruch bramkarza. Ja typuję, że jak piłka przejdzie mur, to jest pewna bramka. Także mam młotek go... Adam także. Tak jest. Tyle go nachwaliłem, więc niech tutaj spłaci dług. Adam Zając. Mocny strzał! Aj, cholera odbija jasna. To Kuczera. Szkoda, szkoda. Nowotnik. Próbuje Nowotnik. I 10. bramka. Marcin Rosiński. Wypluł tą piłkę przed siebie Kuczera. Rosa nie miał litości i wpakował piłkę do bramki. 10-1. Będzie przeżył. Jest Rusza. Adam Zając przy piłce, Kicek. Tak jest. Nie zastanawia się, Kicek, dawaj. Brawo! Jajaj, to są właśnie te dośrodkowania, o których Państwu mówiłem. No na nos zagrana piłka. Marcin Rosiński nie szczelił, tak dobrze widziałem? Tak, Marcin Rosiński, dokładnie. No to Rosa normalnie. Lepszej piłki dostać nie mógł Marcin. Truskawka na torcie to była od Adama Zająca. Tak to. Tak to można powiedzieć. Tak, koniec spotkania, sędzia. Tak jest. Oszczędził rywali. 10-1. Podlesianka wygrywa dzisiaj Semka Górnik Katowice. Wygraliśmy spotkanie. Dla nas najważniejsze było to, żeby po tych dwóch takich gdzieś tam gorszych wynikach zagrać dobre spotkanie. No i to na pewno udało się zrealizować. My się cieszymy z 3 punktów. No i cieszymy się z tego, że zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Jesteśmy dzisiaj obnażeni. Podlesie pod każdym względem dzisiaj było drużyną lepszą. No my wiemy, w jakim momencie jesteśmy, w jakim punkcie. Gramy dalej, no próbujemy z tymi najlepszymi robić punkty. Udało nam się to 2 razy, tym razem nam się nie udało. No zobaczymy, co pokaże przyszłość. Tutaj nie ma co też dużo mówić, no wygrywamy. Rywal nie pokazał się dzisiaj z jakiejś mega z dobrej strony. Wpada 10 bramek, my się z tego cieszymy i przygotowujemy się na kolejny mecz sobotni. Dominowaliśmy praktycznie przez całe spotkanie, totalnie stłamsiliśmy przeciwnika. Strzeliliśmy 10 bramek. Zawsze można się przyczepić do tej jednej straconej, ale wynik i tak bardzo, bardzo na plus, także cieszymy się po wygraniu. A na dzisiaj to tyle za uwagę. Dziękuję Państwu. Drzeniek Kamil i Bartosz Gruszczyński. Dziękuję bardzo. A także Agata Dworczyk, która operowała dzisiaj kamerą.